Jak pan myśli, z czego on żyje? Siłownie przede wszystkim. Mm-hmm. Jak bicek jest. On jako jakiś DJ się wydaje. Nie, na siłowni. O, widać, że zajmuje się sportem. Albo jest trenerem dla jakiejś siłowni, albo zarabia tworząc muzykę. Myślę, że ten mężczyzna jest sportowcem. Z panią Ogluszkiem. Moim zdaniem on jest motorniczy. Nie, moim nie. Moim zdaniem to on jest jakimś elektrykiem. Malarz? Może być ogrodnik. Stawia jakieś kawiarnie albo jakieś puby, jakieś może takie studio tatuażu. Prawdopodobnie uczy się gdzieś. Może na przykład w piercingu pracować. Myślę, że jest topową fashion modelką. No tutaj mamy takiego przedstawiciela tutaj, ludzi ciężko pracujących, prawdziwych twardzieli. Strażak jak i woda. Moja pierwsza myśl to górnik, nie wiem czemu. Jakaś celebrystka. Biurowa sekretarka. Może pani psycholog. Żurnalistka na przykład, może coś pisać. No, może wszystkim się zajmować. Korpo życie, korpo styl. Jakąś menadżerką, ewentualnie księgową. Dan. Albo korpo na jakimś nieco wyższym stanowisku. Jego zawód może być związany z podróżowaniem. Moim zdaniem po prostu podróżuje po świecie. Podróżnik. I student. Globetrotter taki, po prostu taki. Ja myślę, że on jest studentem. I dziecko. Pasja. Pasja na bank. No. I lubi podróżować. Sportowy trener. Tata, standardowo ma firmę. Ten pan ma chorobę. Ten pan po prostu właśnie tylko jest ten, jak się nazywa ta choroba. A wygląda jak ten sklep. Ja myślę, że to jest jakiś taki, nie obrażając, trochę upośledzony taki, ale nie, serio, tak w takim stopniu lekki. No w sumie tak, o tych oczy, i nie? Ja myślę, że no... A ty poddał nam pod. No i ja myślę, że nie pracuje. Nie wiem, czy czymś się w ogóle zajmę. Udane to nie znaczy, że nie może żyć normalnie. Może muzyką zajmować się. Może w kuchni na przykład, nie? To może powiedzieć, że na przykład nie jest zdolnym programistą. Może być. Może być.